przygoda z rolkami zaczęła się trochę dziwnie, bo oglądałem sobie Allegro i zobaczyłem właśnie takie rolki. Starałem się o nie 2 lata, nie miałem żadnych pieniędzy, rodzice mi nie chcieli dać. Musiałem sobie sam jakoś załatwić pieniądze. No i tak to się zaczęło. Pasja. Tego nie można przeliczyć na pieniądze, nie można tego ukazać w cyfrach. To się czuje w sercu. Radzenie z jazdą jest bardzo ciężko. Nie ma praktycznie nic, co tu można by było robić legalnie. Wszystko jest na streetie. Wszystko musiałem szukać sam. Chodziłem po każdym osiedlu, szukałem każdej, nawet najkrótszej rurki. O chmurko to nawet nie wspomnę, bo przez 3 lata szukam i żadnego nie znalazłem. Ciężko coś powiedzieć o ludziach, jak na to patrzą, bo to przeważnie są 2 przeciwne spojrzenia. Jest spojrzenie pozytywne, ale są też ludzie, którzy widzą bardzo to negatywnie. Nawet jeden człowiek kiedyś mnie z widłami gonił i wyklinał. Radzyń jest nawet okej miastem. Wszystkich tu znam. To jest takie uczucie, że jest się w swoim domu, że może nie ma tutaj jakichś cudów na kiju, ale czuję się tutaj dobrze. Nazywam się Maciej Rymniak, mam 18 lat, chodzę do 3 liceum. Fotografia jest dla mnie pewną formą wyrażania się. Zazwyczaj szukam rzeczy najgorszych, najbardziej obskurne budynki. Ludzie nie dostrzegają fajnych rzeczy w tym, co jest brzydkie, w tym, co jest zniszczone i stare. Każdy patrzy na pałac i w zasadzie na tym się kończy prawie, na naszych pałacu. Oranżerii, parku. Radzyń jest miastem niedokończonym. Radzyń trzeba zrobić coś, co ludzi przyciągnie, przyciągnie turystów, przyciągnie nowych mieszkańców, bo w nich siła, w nowych osobach, które będą miały świeże spojrzenie na to miasto. Na początku to była taka forma zmijania nudy, czyli żeby nie siedzieć w domu. Chciałbym w przyszłości tworzyć firmę, tylko nie taką zwykłą, jeżdżącą po weselach, robiącą odmiski, tylko wziąć ze sobą ludzi, którzy chcą zrobić coś ciekawego, to w Radzyniu, ale także na szerszą skalę. Nazywam się Michał, urodziłem się w Radzyniu, mieszkam tutaj od urodzenia. Orszak. Mam 17 lat, ćwiczę taekwondo od 8 lat i mam czarny pas. Marzeniem moim jest Mistrzostwo Świata. Będę miała okazję w 2011 roku pojechać do Nowej Zelandii. Mam nadzieję, że wtedy uda mi się zdobyć pierwsze miejsce. Przygodę zaczęłam od tego, że poszłam z mamą na pokaz taekwondo, który odbył się w oranżerii. Taekwondo jest dla mnie pasją, drogą życia. Z taekwondo poznałam dużo zakątków i Polski, i świata, i mam możliwość odkrywania różnych miejsc. Chciałabym kontynuować swoją pasję, ćwiczyć dalej i rozwijać swoje umiejętności. Miejscem takiego odprężenia, spokoju. Nie chciałabym mieszkać w jakimś dużym mieście, bo Radzyń jest dla mnie naprawdę fajnym miastem. Miłość i sen.
Wszystko zaczęło od wyjazdu do Związku Radzieckiego, gdzie nasz opiekun grał na gitarze. Kupiłem sobie gitarę pierwszą za 15 rubli z plastikową podstrunnicą. To była katastrofa. Palce bolały strasznie, ale grać się chciało. Później się pojawił Jimi Hendrix, pojawiła się Metallica, AC/DC, Gary Moore i tak to trwa. Gitara stała się moją pasją, później to wszystko przeszło w zawód. I to jest taka, no, miłość w sumie. Co gramy dzisiaj? Oto bezpiechowa dzisiaj, pewnie nie ma. Prowadzę tutaj zajęcia z zespołami rockowymi przeważnie. Myślę, że młodzieży to się podoba, bo strasznie dużo przychodzi. Tutaj mamy właśnie przykład tego, co ja robię. Te hałasy dobiegające gdzieś tam spod spodu, to są właśnie zajęcia, które prowadzę. Mam nadzieję, że ci, którym przekażę swoją wiedzę, będą czerpali z tego satysfakcję. Ich to w jakiś sposób uwrażliwi na drugiego człowieka i że będą dzięki temu szczęśliwsi. Przyszłość tego wszystkiego to na pewno jest niedawno powstały zespół. Nazywa się Molas Band. Chcemy nagrać płytę. Próbowałem jeździć trochę po kraju. Poznałem mnóstwo ludzi, ale jednak wróciłem tutaj. Tutaj znalazłem pracę i czuję się tu dobrze i bezpiecznie przede wszystkim. Jakoś się tutaj skleiłem z tym miastem. Jest mi tu bardzo ciepło. Nazywam się Wojciech Gil, ale mówią na mnie Molas. Wolę, żeby tak na mnie wołali. Przygoda z Fixed Football zaczęła się w 2008 roku. Razem z kolegą Adrianem Kiewlem trafiliśmy przez przypadek na forum o tematyce Fixed Football. Tam było kilka działów, m.in. nauka. No i postanowiliśmy, że spróbujemy. Większość osób ogólnie raczej zainteresowana tym, czym się zajmuję. Czasem zdarza się, że są jakieś teksty typu zrób tak na boisku, ale Fixed Football to jest całkiem co innego. Z piłką nożną ma wspólne jedynie tyle. Często słyszę jakieś tam chwały. Nie ma jakiegoś takiego progu, który chciałbym osiągnąć. Raczej jest ten sport nieograniczony. Ilość kombinacji, trików, jakie można wykonać, jest tak ogromna, że to wszystko praktycznie jest nie do ogarnięcia. No nie, no chcę się po prostu rozwijać najbardziej, jak potrafię. To wszędzie mogę grać. W przypadku tego sportu naprawdę nie potrzeba wiele. Wystarczy piłka i kawałek w miarę płaskiego terenu. Jestem w Radzyniu, co gra w piłkę. Radzyń jest raczej spokojnym miastem. Ostatnim czasy zaczął się rozwijać, powstały dwa Orliki. To fajna sprawa, bo dzieciaki i młodzież mają gdzie grać. Nazywam się Mateusz Odrzygów, jestem studentem drugiego roku na WF-ie w Podlaskiej. Mam 20 lat.